Oglądając filmy, przeróżne programy na ogół uważamy, że nie mają one na nas specjalnie wpływu. Szczególnie kiedy odnosimy to do programów i spektakli rozrywkowych. Ale pytanie takie, czy to jest prawda czy fałsz? Czy tylko nam się tak wydaje? Zapraszam do kolejnej odsłony z cyklu Podróże przez czasoprzestrzeń. Do wątku, który dziś poruszymy, którego tytułem jest Kto zabija okiem, nie wie kim jest. To jest parafraza cytatu z Mrocznej Wieszy. Ja nazywam się Piotr Zych. Zapraszam Was do lajkowania, do subskrybowania i do komentowania. Jestem bardzo ciekaw Waszych komentarzy. Istotą taką pierwszoplanową w tym filmie Mroczna Wieża jest fakt, w którym taki wiersz jest cytowany trzykrotnie i w pewnym dużym zakresie akcja jest związana z tym, co w nim odnajdujemy. Nie celuję ręką. Ten, kto celuje ręką, nie pamięta, kim jest. Celuję okiem. Nie strzelam bronią. Ten, kto strzela bronią, nie pamięta, kim jest. Nie zabijam bronią. Ten, kto zabija bronią, nie pamięta, kim jest. Zabijam serce. Człowiek o czystym umyśle i sercu myśli racjonalnie i pamięta, kim jest. Ale co te wszystkie słowa znaczą? One tylko robią takie wrażenie, że zawierają głęboką treść, albo inaczej, rzeczywiście zawierają treść głęboką i znaczącą. Żeby to rozpoznać, trzeba się przyjrzeć temu, kim jest główny bohater, który je wypowiada. On nam jest określony, nazwany jest rewolwerowcem. Ma rzeczywiście kapelusz, rewolwer, wygląda jak rewolwerowiec rodem z kina westernu. W związku z czym należy zajrzeć do kina westernu, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jest tym, za kogo się podaje. W kinie westernu, jeżeli tutaj szukamy podpowiedzi, to generalnie rzecz biorąc należałoby przywołać szlagier z początku lat 70. pod tytułem Siedmiu Wspaniałych, gdzie mamy właśnie siedmiu rewolwerowców. Ten film został nakręcony na podstawie japońskiego, również kasowego filmu, który z jednej strony był znany pod tytułem Siedmiu Samurajów, a tytuł bardziej japoński oznaczał Siedmiu Roninów. Jaka zatem zachodzi różnica pomiędzy samurajem a roninem? Samuraj to jest ktoś, kto ma swojego pana i nie należy tego traktować tak w bardzo europejski sposób, pan niewolnik. A mianowicie tu chodzi o coś głębszego i bardzo znaczącego. To znaczy tutaj jest sprawa taka, gdzie samuraj służy panu, czyli służy określonej władzy, określonej wspólnocie i stoi na straży pewnych zasad, po prostu pilnuje obyczaju, który przypisany jest do danej konkretnej wspólnoty. W związku z czym musi się charakteryzować, wyróżniać na tle innych jako samuraj tym, że jest nie tylko dzielny i waleczny, ale że jest rzetelny, solidny, lojalny, wierny, biegły w sztuce walki i zna się na wojnie. Ronin jest przeciwieństwem samuraja. Ronin to jest ktoś, kto nie ma pana, kto pana stracił, niezależnie jakie tutaj towarzyszyły temu okoliczności, ale nie zawsze to były okoliczności wynikające z tego, że pan zmarł bądź został zabity. To jest też bardzo często sytuacja taka, gdzie samuraj nie był w stanie sprostać tym wymaganiom, ponieważ podlegał swoim słabościom. Wówczas pozostawało mu nic innego, jak swoje umiejętności wojskowe wynajmować za pieniądze na zlecenie dla tych, którzy potrzebują jego usług. I takim kimś właśnie jest rewolwerowiec. Człowiekiem z bronią do wynajęcia. I to jest najistotniejsza definicja tego, co należy tutaj po prostu rozróżniać, jak patrzymy na postacie, które są ubrane rodem z westernu. Mówimy o postaciach męskich. Kolejne pytanie, które tu się po prostu musi pojawić, to jest pytanie o to, czym western w ogóle był, bo dzisiaj to już jest raczej gatunek filmowy zapomniany, a odegrał niepośrednią rolę, dlatego że jest to kino, które pojawiło się w latach 20.
trwało do początku lat 90. W latach 30., 40., 50., 60. było najbardziej popularnym gatunkiem filmowym nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Europie. To między innymi w Europie, we Włoszech pojawił się reżyser, który nakręcił jedne z największych w ogóle westernów i odkrył i wykreował jedną z najbardziej znaczących postaci dla westernu. Ale Siedmiu Wspaniałych, wracając do tych rewolwerowców, to jest moment, który pokazuje zmierzch właśnie rewolwerowca. To są ludzie, jak konkretnie w tym filmie, którzy wynajmują się do obrony przez wieśniaków za bardzo głodowe stawki, praktycznie rzecz biorąc za wyżywienie, więc bardzo gardzą tą swoją rolą, gdyż nie odpowiada ona temu, do czego oni byli wcześniej po prostu przyzwyczajeni. W miarę upływu czasu, konkretnych wydarzeń, część z nich ginie, część zostaje i ci, którzy zostają, przechodzą pewną głęboką przemianę. To znaczy przestaje już być ważne to, że mają zapłatę, zaczyna być ważna sprawa. Z rewolwerowców stają się obrońcami, stają się samurajami. I koniec tego filmu jest taki, że jako samuraje ten świat po prostu opuszczają. Ale co to ma wspólnego z rewolwerowcem z Czarnej Wieży? Otóż na podstawie archetypu rewolwerowca możemy śmiało stwierdzić, że nie jest rewolwerowcem. A w związku z czym, według tekstu, który on się tutaj posługuje, kto strzela bronią, nie pamięta, kim jest, to pytanie jest takie, czy on tylko nie pamięta, czy on może w ogóle nie wie, kim jest. Kolejne pytanie, które się w związku z czym pojawia, bo on tutaj jest pokazany jako ktoś, kto jest dobry. Ale co to znaczy być dobry? Co to znaczy zabijam sercem? No generalnie rzecz biorąc, to jest absurd. Jeżeli byśmy, mówi to rewolwerowiec, rzekomy rewolwerowiec, jeżeli byśmy to odnieśli do kina westernu, to tam serce oczywiście się pojawia praktycznie w każdej odsłonie, czyli w każdym projekcie filmowym. I tam bardzo istotną rolę, nie mniej ważną niż ci, którzy chodzą, strzelają, jeżdżą konno, to są kobiety. Kobiety różnego stanu i obyczaju. To są kobiety wdowy, matki, żony, panny, córki, również kobiety lekkich obyczajów. To są kobiety dzielne, kobiety samodzielne, niezależnie od tego, jak to się próbuje oglądać i dzisiaj przedstawiać. I to są kobiety, które wiedzą, że serce służy do kochania. To one realizują obyczaj miłości, kochania, nadają sens temu wszystkiemu, co się dzieje. I to one pokazują, gdzie jest granica, której należy strzec. Prawo jest tutaj jako egzekutywa właśnie tej granicy, którą wyznaczają one poprzez to, że sercem kochają. Sercem się nie zabija, tylko sercem się po prostu kocha. Strzelam umysłem. No, można to w wieloraki sposób rozumieć, ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli patrzymy na umysł, ja uważam, że w tym zdaniu to strzelam umysłem nic nie znaczy w kontekście całej akcji filmu. To umysł ludzki jest nieustającym aktem twórczym. Od narodzin do śmierci, ale w wielu wypadkach również i po śmierci. Czyli akty twórcze umysłu, które powstały za życia wielu ludzi, funkcjonują dalej po ich śmierci. Częścią oczywiście tej kreacji są narzędzia śmierci. Właśnie rewolwer, broń atomowa, broń biologiczna i wiele innych różnych straszliwych narzędzi. Ale one nie zostały wymyślone z nienawiści. One właśnie zostały wymyślone po to, żeby bronić granicy, po to, żeby strzec obyczaju, po to, żeby być narzędziem pozwalającym zachować właśnie wolność. Niestety zbyt często ona dostaje się w ręce złych ludzi i w Mrocznej Wieży też mamy złego. To jest bardzo z jednej strony ciekawa konstrukcja, dlatego że w tym filmie nie znajdziemy motywów, powodów, dla których zły jest zły. Tu nie ma żadnej przesłanki. Zły jest zły, bo jest zły, źle czyni, prawda? A dobry jest dobry, bo zwalcza zło. To jest typowa dychotomia praktycznie wszystkich filmów marvelowskich, części już filmów disneyowskich, która tylko pozornie mieści się w tym, co rozumiemy przez dobro i w tym, co rozumiemy przez zło. Zło jest bardzo łatwo obrazować.
poprzez te obrazy, które tam znajdujemy. Ale żeby zrozumieć, na czym tu polega ta sytuacja, to musimy sobie popatrzeć na tych bohaterów, tego złego i tego bohatera dobrego. Otóż zły jest zły, bo jest po prostu biały. Zło z tego tytułu w nim po prostu jest, bo taki jest. A skoro został wybrany aktor, który jest biały, to według klucza amerykańskiego chyba mamy dość dobrą sugestię. Natomiast rewolwerowiec, rzekomy rewolwerowiec, jest czarny, jest czarnoskórym mężczyzną. Więc niejako to nam podpowiada, no, że musi być dobry, bo należy do tych, którzy byli i w jakimś mierze w dalszym ciągu według publikatorów są krzywdzeni, więc on może brać sprawiedliwość w swoje ręce, ale czy on bierze sprawiedliwość w swoje ręce? Co to znaczy czynić dobro w tym filmie? No, w tym filmie dobro znaczy czynić, zwalczać zło, ale w zamian nic nie ma. To znaczy nie ma tutaj żadnej kreacji, nie ma tutaj żadnej sytuacji, w której, tak powiem, to, co się dzieje, jest wypełnione jakimś dobrem. Jest tylko, tak powiem, zwalczaniem samego zła. Ale czyż, proszę Państwa, nie bywa tak, że jedno zło zwalcza drugie zło, które uznamy wtedy za dobre? Nie będzie się, tak powiem, nam pozycjonowało to jako dobro, skoro tamto zło, tak powiem, jest zwalczane? I tu w tym filmie nie znajdziemy odpowiedzi. Tu jest jeszcze jedna znamienna taka scena, to jest dotycząca Nowego Jorku, prawda, który niby jest w tej akcji, ale tak naprawdę jest tylko tłem, jest taką fototapetą, nie uczestniczy, pomimo że akcja się tam dzieje, ludzie Nowego Jorku nie biorą w tym udziału. To wszystko jest po prostu takie dalekie, zewnętrzne, pozbawione wszelkiego rodzaju symboli. To my tylko znamy poprzez obraz, ponieważ to identyfikujemy, no, że akcja gdzieś się musi toczyć. Więc jeżeli mamy taki problem, żeby identyfikować do końca, tutaj rozumieć, co jest dobre, co jest z kolei złe, no to pytanie jest takie, o czym to jest opowieść i co tutaj robi tak zwany rzekomy rewolwerowiec. Ale wróćmy do tego cytatu. Człowiek o czystym umyśle. No, pierwsze skojarzenie to jest, czysty umysł znaczy się, że nie używamy. Myśli racjonalnie. Ale co to jest, proszę Państwa, myślenie racjonalnie? Ja nie znam ludzi nieracjonalnych. Wszyscy są racjonalni. No, generalnie rzecz biorąc, dalsza część tego cytatu to jest i pamięta, kim jest. Ale od kiedy to myślenie racjonalne pomaga nam z pamięcią, że pamiętamy, kim jesteśmy? To nie jest kwestia racjonalnego myślenia. To jest kwestia taka, która jest związana z tożsamością. Albo wiem, kim jestem, albo nie wiem. Jeżeli nie wiem, to pytanie, czy chcę się dowiedzieć. Więc mamy tu do czynienia z przemieleniem wszystkich tych sytuacji, tych wartości, z którymi my się potrafimy po prostu identyfikować. I to jest jakby istotą tego, co tu się po prostu na dobrą sprawę wydarza. Ten film nam pokazuje, jak dalece kino marvelowskie, po części disneyowskie, ale też w ogóle kino popularne, zerwało z Zachodem, zerwało z treściami, które są związane z Zachodem. Zabijać sercem, zabijać umysłem, mieć czysty umysł. I pamiętać bądź nie pamiętać, to są wszystko kwestie figury, to są kostiumy. To jest taki rodzaj po prostu gadaniny, która na pierwszy rzut ucha dobrze brzmi, dobrze wygląda w pewnym przedstawieniu, które jest tak naprawdę zwyczajną akcją poruszanych po prostu rzeczy pomiędzy jednym a drugim, czymś w rodzaju gry komputerowej ustawionej na podniecanie naszego behawioru, na naszą ekscytację. Tu jest jedna wielka, dojmująca w istocie pustka. Czy taki film na nas oddziałuje? No oczywiście jako pojedynczy nie. Natomiast jeżeli to jest obraz wielokrotnie pokazany w różnych odsłonach, w różnych kontekstach, to on już zmienia nas, nasze myślenie, nasze czucie, naszą wrażliwość, zmienia nasze systemy pojęciowe. To jest przykład tego tekstu, w jaki sposób się to dokonuje tutaj wprost, odwracając po prostu znaczenia, czyniąc, tak powiem, fałszywego rewolwerowca prawdziwym rewolwerowcem. Zło jest złe, bo jest złe, bez żadnego kontekstu odniesienia, z czego to jest, dlaczego tak jest.
na dobro, ponieważ walczy ze złem, które jest złe, to proszę Państwa, nie jest zachodni porządek rzeczy. To jest dowód na to, że Zachód się po prostu skończył, skoro kultura popularna w ten sposób pokazuje, przedstawia nam swój świat. I to nie ma nic do rzeczy z wolnością twórczą, że można sobie wymyślać, co się chce, bo oczywiście tak można robić. Tylko jeżeli popatrzymy na kino science fiction, literaturę science fiction z lat wcześniejszych, która wybierała się daleko, daleko w przyszłość, to mimo wszystko znajdziemy tam wiele różnych znaków rozpoznawczych. Tutaj na to nie ma miejsca i nie ma na to miejsca już od dawna. Dziękuję.